Mamy tutaj mapę poglądową frontu pierwszego ukraińskiego. 12 stycznia 1945 roku Armia Czerwona po ciężkich bojach dotarła do Odry i uchwyciła kilka przyczółków na jego południowym brzegu, między innymi tutaj w okolicach Brzegu i Oławy. Od 8 lutego 1945 roku była realizowana tak zwana operacja dolnośląska. I tutaj widzimy Wrocław, twierdza Wrocław, która została wzięta w kleszcze przez dwie radzieckie armie. Od północy nacierała 6. Armia Radziecka, od tej strony tutaj 5. Armia Gwardyjska. Rosjanie uwikłali się w dość ciężkie walki pancerne, które toczyły się na południe od Legnicy i w okolicach Jawora, a także tutaj w naszej okolicy w rejonie Sobótki. Dlatego też dowództwo Armii Czerwonej postanowiło zawrócić spod Złotoryi, spod Bolesławca swoje korpusy pancerne 3. Armii Gwardyjskiej i 7. Korpusu Zmechanizowanego. I te jednostki 12 lutego 1945 roku dotarły na obszar dzisiejszej gminy Żarów. Tutaj widzimy właśnie, jak czołgi 3. Armii Pancernej zostały zawrócone w kierunku południowo-wschodnim. Dotarły w okolice miejscowości Strzegom, Świdnica z Żarów i tutaj właśnie ten 7. Zmechanizowany Korpus Gwardii. Jak to wyglądało na terenie gminy Żarów? Tutaj jest wycinek mapy rosyjskiej. Widzimy, że w okolicy Zastróża i Osiek, tutaj na linii Strzegomki, operował 7. Korpus Gwardii Zmechanizowany. 12 lutego te jednostki dotarły do linii Strzegomki. Tylko tymczasowo, gdyż ten korpus został później wycofany bardziej na północ, jego miejsce zajęły jednostki 6. Armii, a dokładnie 273. Dywizja Strzelecka, która zajęła tutaj miejscowości od Strzegomia wzdłuż linii Strzegomki i powyżej od Osieka, tutaj przez Bogdanów, dalej wzdłuż rzeki. W tym okresie jeszcze tutaj widzimy Góra Pyszczyńska, Pyszczyn, Buków był w rękach niemieckich, tak samo jak Tarnawa, a i tutaj mamy też Żarów. Tutaj jest dokument mówiący o tym właśnie, że 13 lutego 1945 roku o godzinie 9:30 jednostki 273 Dywizji Strzeleckiej osiągnęły linię Strzegom, Łazany, Mietków. Kolejny z dokumentów mówi nam, jak wyglądały walki pierwszego dnia po tym, jak jednostki 273 Dywizji Strzeleckiej znalazły się na terenie między innymi gminy Żarów. I mamy tutaj wyszczególnione linie obrony niemieckiej. Tutaj w tym miejscu widzimy, że jedną z linii, które zajmowały wojska niemieckie, to była linia Pszłęgów Żarów i druga linia Zastróże Buków. Jest też napisane, że części 273 Dywizji Strzeleckiej, a mianowicie 971 Pułk Strzelecki, toczył walkę z piechotą i z czołgami w rejonie miejscowości Łazany i Żarów. W tym właśnie pierwszym dniu walk zginęło, jak widzimy, po stronie niemieckiej do 600 żołnierzy i zostało wziętych do niewoli 196 jeńców niemieckich, natomiast straty radzieckie wyniosły 17 osób zabitych i rannych 57 czerwonoarmistów. Tutaj widzimy taki bilans. Mógłbym tutaj każdy dzień oczywiście z osobna wyszczególnić, bo każdy dzień został tutaj rozpisany, każdy dokument dotyczy każdego dnia poszczególnego, ale tutaj zrobiłem takie zestawienie od 13 do 20 lutego, jakie straty poniosła właśnie 273 Dywizja na terenie gminy Żarów. Widzimy, że
59 zabitych, 142 rannych, utracony sprzęt, jedno działo palowe kaliber 76 mm, trzy działa kaliber 122 mm. No i Niemcy, 1550 zabitych rannych, 407 jeńców. Rosjanie zniszczyli 4 niemieckie czołgi, 4 działa pancerne, 2 transportery piechoty, a i zdobyto też 38 koni i 16 zaprzęgów konnych, czyli Wehrmacht nie był aż tak zmotoryzowany, jak mogłoby się wydawać w tym ostatnim odcinku II wojny światowej. Tutaj mamy mapę poglądową 118 Dywizji Strzeleckiej, która 18 lutego od strony Mietkowa wkroczyła na teren dzisiejszej gminy Żarów. Widzimy poszczególne daty, gdzie poszczególne pułki się znajdowały. 18 lutego jeszcze tutaj przed Mietkowem. Jak się to wszystko toczyło? 19 lutego 1945 roku jednostki 118 Dywizji Strzeleckiej, mianowicie 463 Pułk, znajdował się w miejscowości Bożygniew. 21 lutego sztab 118 Dywizji Strzeleckiej mieścił się w Bukowie i rozwinięcie tutaj walki o stację kolejową w Imbramowicach pomiędzy jednostkami 359 niemieckiej dywizji piechoty a jednostkami radzieckimi i 23 lutego 1945 roku o godzinie 18 te jednostki 118 dywizji strzeleckiej dotarły do miejscowości Zastróże i do miejscowości Kruków, gdzie znajdował się sztab 398 pułku strzeleckiego. Tutaj widzimy taka mapka dotycząca tylko rejonu miejscowości Imbramowice ze sztabem 527 Pułku Strzeleckiego i poszczególne stanowiska, które ten pułk tutaj zajmował w rejonie stacji kolejowej w Imbramowicach, o którą właśnie też były toczone ciężkie walki. O tym powiem później, jest ciekawa wzmianka. I 118 Dywizja Strzelecka. Jakie straty tylko do końca lutego 1945 roku? Widzimy, że 101 zabitych, 270 rannych, utracono jedno działo przeciwpancerne kaliber 45. Straty niemieckie znacznie wyższe. Zniszczono w czasie tych walk 4 transportery piechoty niemieckie, 2 działa pancerne, 6 dział polowych. Działa przeciwpancerne, karabiny maszynowe, zniszczono też moździerze kaliber 81 mm. No i zdobycze, 2 działa pancerne, 4 samochody ciężarowe, traktor, ciągnik, 30 motocykli, 2 moździerze, 57 karabinów maszynowych, pistoletów i 3 karabiny maszynowe ciężkie. Tutaj widzimy mapkę rejonu Żarowa z pozycjami 527 Pułku Strzeleckiego. Widzimy tutaj naszkicowany Żarów. Powiem Państwu, że takie mapki w sztabie poszczególnej dywizji strzeleckiej czy też Pułku Strzeleckiego były rysowane przez oficerów radzieckich codziennie, czyli każdego dnia nowe pozycje zostały na taką mapkę nanoszone. Widzimy tutaj zajętą miejscowość Łażany przez jednostki tego pułku i co ciekawego, tutaj w rejonie Łażan też stacjonują oddziały chemiczne. Wcale nie jest to dziwne, skoro tuż obok w Żarowie funkcjonowały duże zakłady chemiczne, które też różne specyfiki na potrzeby frontu produkowały. Także Rosjanie przywiązywali dużą uwagę do obrony chemicznej. Z tego też powodu tutaj w okolicy Łażan mamy chemiczną rotę, kompanię, jakieś elementy batalionu chemicznego też tutaj stacjonowały. Co ciekawego, jest to mapka z marca roku 45, a widzimy, że mosty na Szczegomce jeszcze są, nie zostały w ogóle przez Niemców wysadzone. I mamy żelazny most od Żarowa na Łażany, tutaj drugi, tak samo most w Krukowie jest niewysadzony zupełnie.
To samo tyczy się tutaj miejscowości Pastuchów i Pszłęgów. Też most jest niewysadzony. To samo mamy tutaj w Morawie. Wszystkie mosty ocalały, żaden nie został zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie. Tutaj mapka, taka większa, linii frontu. 16 marca 1945 roku. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Mamy właśnie jednostki 118 Dywizji Strzeleckiej, 527 Pułk Strzelecki i 463 na wysokości Tarnawy i Domanic. I po drugiej stronie mamy jednostki niemieckie, 359 Dywizja Piechoty ze sztabem w byłej szkole we Wierzbnej, pułki tej dywizji, 947 w rejonie Tarnawy, Mrowin i tutaj w rejonie Domanic bardziej pułk 949, natomiast od Żarowa do Szczegomia stacjonował niemiecki pułk policyjny SS Brixen, który toczył walki właśnie z oddziałami radzieckimi 527 pułku strzeleckiego. Tutaj mamy zestawienie za miesiąc marzec 118 Dywizji Strzeleckiej. Mamy wyszczególniony stan osobowy, 647 oficerów, 1170 podoficerów radzieckich i 2758 żołnierzy szeregowych. Mamy wyszczególnione, ile ta jednostka na swoim stanie posiadała uzbrojenia, czyli 2146 karabinów, 34 ciężkie karabiny maszynowe, ręczne karabiny 89 sztuk, moździerze kaliber 82 mm 42 sztuki, moździerze kaliber 120 mm 13 sztuk, działa przeciwpancerne 16 sztuk, armaty pułkowe kaliber 76 metrów 7 sztuk, kolejne 76 mm 26 sztuk, działa kaliber 122 mm 16 sztuk i 105 mm 2 sztuki. Mamy straty, jakie ta jednostka poniosła do końca marca roku 1945, czyli mamy tutaj rannych 1558 żołnierzy Armii Czerwonej i zabitych 498, czyli dość duże straty. Co zostało zdobyte i co zostało zniszczone w tym czasie przez żołnierzy radzieckich? Do niewoli trafił jeden oficer niemiecki, uśmiercono 85 oficerów niemieckich, podoficerowie niemieccy wzięci do niewoli dwóch, ci, którzy polegli 256, żołnierze, do niewoli trafiło 305 żołnierzy niemieckich szeregowych, 4233 zabito, zdobyczna broń, karabiny sztuk 144, zniszczono 239, pistolety maszynowe 42 sztuki, zdobyto 126, zniszczono, różnego rodzaju pistolety inne i ciężkie, maszynowe w liczbie 122 zniszczonych. Mamy moździerze 5 zdobytych, 23 zniszczone. Armaty 2 zdobyte, 18 zniszczonych. Zdobytych 15 motocykli, 10 zniszczonych. Rowery zdobyte 540 sztuk. 75 tysięcy sztuk amunicji zdobyto. Czyli to wszystko Rosjanie, co zniszczyli albo co zdobyli, wszystko ładnie rozpisali. Myślę, że z dość dużą dokładnością i precyzją. Tutaj mamy za miesiąc marzec zestawienie sporządzone dla 527 Pułku Strzeleckiego i co rzuca się w oczy, to jest ogromna liczba min, jakie zostały rozstawione na obszarze od Żarowa aż po Szczegom i mamy tutaj miny przeciwpancerne w liczbie 5600 sztuk, które zostały rozstawione i miny przeciwpiechotne 28 tysięcy sztuk, czyli liczba ogromna, a proszę sobie wyobrazić, że jest to tylko jeden z trzech pułków, które stacjonował na tym terenie, czyli te liczby na pewno trzeba przemnożyć razy 3.
W miesiącu marcu z pułku 527 rannych zostało 17 żołnierzy szeregowych, jeden sierżant, jeden oficer. Widzimy straty, widzimy też amunicję, która została zużyta, czyli z karabinów wyszczelono 336 216 pocisków, z rewolweru 210 sztuk, pociski TT do pepeszy i do pistoletu Tokarjewa 107 780 sztuk, pociski do rusznic przeciwpancernych 190 sztuk, różnego rodzaju rakiety sygnalizacyjne w liczbie 4300 sztuk, granaty F1 900 sztuk, granaty RPG-40 i RPG-43 208 sztuk, granaty moździerzowe kaliber 82 i 120 mm. Widzimy tutaj dość duże cyfry, 4480 pocisków z takiego moździerza kaliber 82 wyszczelono. Z moździerza kaliber 120 mm 654 sztuki. Z armaty przeciwpancernej wyszczelono 35 pocisków kaliber 45 i z armat polowych kaliber 76 mm wyszczelono 228 pocisków. Tutaj mamy kolejną mapkę z 1 kwietnia, też 527 pułk strzelecki, który stacjonował nad Żarowem. Widzimy tutaj na tej mapce rozrysowane pozycje poszczególnych armat, poszczególnych dział artylerii, gdzie się znajdowały, gdzie stacjonowały oraz pozycji umocnionych. To samo po stronie niemieckiej. Widzimy, że mosty w dalszym ciągu są niewysadzone. To jest na całym odcinku Szegomki. Wszystkie mosty są niezniszczone. No i pozycje niemieckie umocnione jakieś z karabinami maszynowymi. Widzimy tutaj pozaznaczane są. Morawa w tym okresie znajdowała się jeszcze w rękach niemieckich. A tutaj jak Jaroszu widzimy rozłożone pozycje wojsk rosyjskich z artylerią. Wzgórza Jaroszowskie zajęte przez wojska rosyjskie. Na przełomie 6 i 7 kwietnia roku 1945 jednostki 118 Dywizji Strzeleckiej z 5 Armii Gwardyjskiej zostały zastąpione przez jednostki 21 Armii Radzieckiej, dokładnie przez 225 Dywizję Strzelecką, która stacjonowała na terenie gminy Żarów. I tutaj widzimy właśnie tą mapę, gdzie zostały te jednostki zmienione. Czyli 463 pułk został zastąpiony i 527 został zastąpiony, miejsce ześrodkowania 118 Dywizji Strzeleckiej. W ich miejsce zostały rozlokowane jednostki 225 Dywizji Strzeleckiej. Kolejna mapka z połowy kwietnia 1945 roku. Widzimy już tutaj jednostki 225 Dywizji Strzeleckiej, o której wspominałem, i poszczególne oddziały tej dywizji, czyli 1 Batalion 1349 Pułku Strzeleckiego, 2 Batalion, mamy jednostki artyleryjskie jak 104 Pułk Moździerzowy. Dalej mamy 1 Batalion 299 Pułku Strzeleckiego, 2 Batalion, ale też są jednostki typowo do przełamania linii frontu. Mam tutaj na myśli oczywiście zaznaczone BAT M13, BAT M8. Chodzi tutaj oczywiście o radzieckie Katiusze. BAT M8, 4 wyrzutnie kaliber 81 mm stacjonowały w rejonie Bukowa w kwietniu 1945 roku, natomiast w rejonie Zastróża były wyrzutnie kaliber 131 mm BM-13. Tutaj mapka rozłożenia poszczególnych jednostek i artylerii i widzimy właśnie to, co wspominałem wcześniej.
drugi oddział 88 pułku moździerzowego, czyli te wyrzutnie BM-8 w rejonie Bukowa i w rejonie Zastróża wyrzutnie BM-13. Kolejna mapka, 8 kwietnia. Rozrysowane zostały oprócz pozycji piechoty także poszczególne działa i stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, czyli mamy artylerię radziecką po tej stronie miejscowości Imbramowice. Na Górze Pyszczyńskiej również mamy rozstawioną artylerię rosyjską. Wzdłuż linii kolejowej Kruków tak samo obsadzone przez artylerię rosyjską. Łażany to samo, Przłęgów to samo i to się ciągnie aż tutaj pod Jaroszów. Tutaj jest dokument mówiący właśnie o tych wyrzutniach rakietowych o Katiuszach. Widzimy cztery zestawy wersji M8 i cztery zestawy wersji M13, które stacjonowały na terenie gminy Żarów. I mapka do tego bardziej szczegółowa, rozrysowana. Mamy na wysokości Bukowa cztery wyrzutnie BM-8 i w Zastróżu cztery wyrzutnie BM-13. Proszę zauważyć, że zwiad radziecki bardzo dokładnie rozpoznał to, co znajdowało się po niemieckiej stronie, czyli mamy wszystkie punkty oporu niemieckiego razem z okopami rozrysowane. Kolory odnoszą się do uzbrojenia. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie do jakiego, ale myślę, że na niebiesko są pozycje z moździerzami, natomiast tutaj na ten taki kolor bardziej nie wiem, to czerwone czy to takie brązowe jest stanowiska z ciężkimi karabinami maszynowymi, poszczególne okopy. Także Rosjanie mieli do czego strzelać i wcale nie dziwi tak wielka liczba zużyta amunicji w tym okresie. Tutaj mamy taki przykład wyrzutni Katiusza w wersji BM-8, 48 pocisków na prowadnicach. I wersja BM-13, kaliber 131 mm, akurat cztery ustawione w rzędzie. Takie Katiusze stacjonowały w kwietniu 1945 roku na linii frontu w okolicach Żarowa. Co ciekawego, w jednym z dokumentów rosyjskich, godzina 18, 9 kwietnia 1945 roku, Sztab 225 Dywizji Strzeleckiej w Osieku, mamy informację mówiącą o tym, że artyleria rosyjska prowadziła ogień na lotnisko czy po lotnisku przeciwnika w rejonie Żarowa. Pierwsze słyszę, aby w rejonie Żarowa znajdowało się jakieś lotnisko. No było lotnisko niedaleko Świdnicy w Przednie. Tutaj widzimy, że jakieś lotnisko w okolicy Żarowa. Rosjanie mieli dość dobre rozeznanie, wywiad. Być może jakieś lotnisko polowe w okolicy Żarowa faktycznie w tym okresie, w kwietniu 1945 roku, faktycznie funkcjonowało, skoro artyleria radziecka prowadziła na to lotnisko ogień. Kolejny dokument 21 Armii Radzieckiej, zestawienie z kwietnia, od połowy kwietnia do końca kwietnia, jakie siły niemieckie stacjonowały po linii frontu, za linią frontu rosyjskiego i widzimy tutaj od Żarowa do Czerńczyc, linia 24 km frontu, obsadzona przez jednostki 208 Dywizji Strzeleckiej, poszczególne pułki są wyszczególnione. I jaki był stan osobowy niemiecki? Mamy 5 tysięcy ludzi zdolnych do walki, 4100 i
uzbrojeni oni byli w 320 pistoletów maszynowych. Mamy też wyszczególnione ciężkie karabiny maszynowe w liczbie 36. Broń artyleryjska, działa przeciwpancerne 22 sztuki, pułkowe 12, wszystkich dział łącznie 76, moździerzy 48 i 350 tak zwanych granatników, czyli pancerfaustów niemieckich. Dodatkowo te jednostki miały na wyposażeniu 15 dział pancernych, z tego co tutaj Rosjanie wyszczególnili. I kolejna linia frontu w kierunku Strzegomia. Widzimy też wyszczególnione jednostki 359 niemieckiej dywizji piechoty, które były liczebne 6 tysięcy ludzi, do walki 4,5 tysiąca uzbrojonych w 350 pistoletów maszynowych, 35 ciężkich karabinów maszynowych, 26 dział przeciwpancernych, pułkowych armat 12, wszystkich armat 74 sztuki, 42 moździerze i 420 granatników niemieckich pancerfaustów. Te jednostki były wsparte przez 12 dział pancernych. Tutaj mamy kolejne wyliczenia rosyjskie i jest wymieniona też artyleria niemiecka, która stacjonowała w różnych rejonach frontu. I tutaj w rejonie Mrowin mamy trzy dywizjony niemieckie, artyleryjskie, które były wyposażone w działa kaliber od 105 do 150 mm. No, tutaj ilu wzięto do niewoli żołnierzy niemieckich. Mamy z 208 dywizji do niewoli wzięto 7, z 359 9, z 31 dywizji ochotniczej SS 17 pojmano. Także Rosjanie to wszystko sobie ładnie tutaj rozpisali. Mamy kolejne porównanie sił za miesiąc kwiecień. Nas najbardziej interesuje odcinek Żarowski linii frontu, czyli 55. Korpus Strzelecki i widzimy porównanie. Rosjanie mieli 12 batalionów piechoty, Niemcy 10. Mamy wyszczególnione karabiny maszynowe, 283 radzieckie, 242 niemieckie. Przewaga rosyjska po stronie dział, 114 armat rosyjskich, 67 niemieckich. Moździerze Rosjanie posiadali 137, Niemcy 60. No i Niemcy posiadali przewagę w czołgach i w działach pancernych, 15 sztuk, Rosjanie 10 sztuk. Ten dokument świadczy o tym, a jest to dokument służby chemicznej, chemiczny oddział 21 Armii Radzieckiej, dokładnie 282 Dywizja Strzelecka. Wyszczególnione są wszystkie środki przeciwchemiczne, jakie były do dyspozycji tej danej dywizji strzeleckiej. Czyli Rosjanie bardzo, bardzo dbali o to zaplecze i obawiali się ataku chemicznego nawet już w samym końcu II wojny światowej. Tym bardziej mnie nie dziwi właśnie to, że tutaj w Żarowie u nas broń prawdopodobnie chemiczna była też produkowana. Mamy kolejny dokument z dnia 11 marca i tych dokumentów tutaj Państwu pokażę całą serię, a odnoszą się one do transportów kolejowych, bo o ile ludność cywilna podlegała ewakuacji i Żarów pod tym względem był pusty, o tyle służba kolejowa w dalszym ciągu pracowała i wszelkie transporty kolejowe, czy też przychodziły do Żarowa, czy z Żarowa odjeżdżały. I tutaj widzimy 11 marca 1945 roku o godzinie 13 ze Świebodzic przez Jaworzynę Śląską do Żarowa dotarł transport kolejowy z platformami, na których znajdowały się samochody ciężarowe i
uzbrojenie, prawdopodobnie chodzi o jakieś armaty. Dalej mamy 16 marca roku 45 o godzinie 14. Do Żarowa dotarł transport wojskowy złożony z 50 ukrytych wagonów. Co w nich było, trudno powiedzieć, prawdopodobnie jakieś uzbrojenie. Kolejny dokument z 13 kwietnia 1945 roku, mówiący o tym, że do Żarowa przybył transport kolejowy złożony z 40 platform i 10 ukrytych wagonów. Na platformach znajdowały się samochody ciężarowe i uzbrojenie, prawdopodobnie armaty, i do nocy ten transport został tutaj w Żarowie rozładowany. Kolejny dokument z 15 kwietnia 1945 roku, mówiący o tym, że 1009 Pułk Artyleryjski prowadził ogień do transportu kolejowego na stacji w Żarowie. Jakiś transport tutaj w Żarowie został ostrzelany. 16 kwietnia 1945 roku widzimy, że z Żarowa do Jaworzyny Śląskiej poszły jakieś dwa transporty wojskowe. Wyjechały z Żarowa kolejowe. 26 kwietnia o godzinie 12:15 do Żarowa przyjechał jakiś pociąg. Trudno powiedzieć, czy był to osobowy pociąg, czy pociąg towarowy. Też nie znamy jego zawartości. 2 maja 1945 roku z Żarowa na południe pojechał pociąg. Też nie wiemy, z jaką zawartością i jaki to był pociąg. 5 maja 1945 roku, na 3 dni przed wkroczeniem do Żarowa wojsk rosyjskich, z Żarowa na południe pojechał parowóz z wagonami. Co wywoził? Trudno powiedzieć. Był to ostatni pociąg, jaki przed kapitulacją wyjechał z Żarowa. Niemniej jednak dzień później z Żarowa o godzinie 16:30 na południe wyjechał sam parowóz, bez wagonów. Porównanie sił za okres maj 45 rok, i też interesuje nas tutaj odcinek żarowski, czyli 55 Korpus Strzelecki. Porównanie sił. Bataliony piechoty. Rosjanie posiadali 11 batalionów, Niemcy 8. Ciężkie karabiny maszynowe. Rosjanie 89, Niemcy 24. Poszczególne uzbrojenie artyleryjskie. Widzimy 134 do 48. Moździerze. Rosjanie 149 sztuk, Niemcy tylko 28. No i przewaga niemiecka jedynie po stronie broni pancernej. Czołgi i działa pancerne. Niemcy 39 sztuk, Rosjanie 11 sztuk. We wszystkich książkach czy też innych dokumentach figuruje, że Żarów został zajęty przez wojska rosyjskie dnia 7 maja 1945 roku. Natomiast tutaj w dzienniku 282 Dywizji Strzeleckiej jest napisane, że dnia 8 maja 1945 roku miejscowości Pastuchów, Piotrowice i Żarów zostały zajęte przez 877 Pułk Strzelecki. Czyli dzień później, nie 7, a 8 maja w dniu kapitulacji III Rzeszy został zajęty również Żarów, Pastuchów i Piotrowice. Tutaj mamy mapkę właśnie 8 maja 1945 roku. Żarów i nacierające na Pastuchów i Piotrowice Żarów 877 Pułk Strzelecki od strony Skarżyc, tutaj od strony Morowy. Dokument datowany na
7-14 maja 1945 roku, 225 Dywizja Strzelecka, czyli ta, która stacjonowała tutaj w okolicach Żarowa, widzimy, co zostało zdobyte. Do niewoli dostało się 2635 żołnierzy niemieckich. Rosjanie zajęli składy, trudno powiedzieć jakie, pisze, że różne składy. W Pastuchowie 4 składy, w Żarowie 2 składy, w Bolków, dobrze mówię, Bolków 8 jakichś składów, wszystkich 14 składów. Prawdopodobnie z uzbrojeniem, może z amunicją, może z jakąś żywnością. Co jeszcze zostało zdobyte? Armaty i moździerze sztuk 57, transportery i ciągniki sztuk 17, 12 parowozów Rosjanie przechwycili, różnego rodzaju karabiny, czy to ciężkie, czy to inne, 50 sztuk, 400 wagonów kolejowych, 139 samochodów, 150 koni, no i broń, karabiny i pistolety automatyczne, 100 sztuk. Jest też określona liczba oswobodzonych jeńców wojennych, do 3000 ludzi Rosjanie wyzwolili na tym terenie. Takie samo zestawienie dla 21. całej Armii Radzieckiej. Widzimy, co zostało zdobyte. 30 czołgów, 31 dział pancernych, samochody jakieś wojskowe, 2 sztuki, ciągniki 60 sztuk, samochody 3940 sztuk, motocykle ponad 1000 sztuk, rowery 5620 sztuk, aż rowerów zdobyto, samoloty 52 sztuki, silniki do samolotów 75 sztuk, 129 parowozów, 3450 wagonów. Wszystko ładnie rozpisane. Nawet wyszczególniono tutaj, że zdobyto 3670 litrów spirtu, czyli spirytusu, i ponad 64 tysiące litrów wina. Nawet tak sobie Rosjanie to wszystko ładnie rozpisali, co w ich ręce wpadło. Mąka 858 ton, kasza 133 tony. Wszystko zostało zrabowane, wywiezione oczywiście na wschód. Ten pan to jest przedostatni obrońca Festung Breslau, generał Hans von Alfhen. 2 lutego 1945 roku zdołał on wydostać się samolotem z oblężonego Festung Breslau. Trafił później do niewoli amerykańskiej. Po wojnie napisał taką książkę Walka o Śląsk 1944-1945. W tej książce jest taka oto wzmianka mówiąca o niemieckim generale nazwiskiem Sassenheimer, który został wezwany do sztabu 4. Armii Pancernej, który mieścił się w Łażanach pod Świdnicą. Ten sztab dokładnie mieścił się w Pałacu Łażańskim. Jest tutaj napisane, że ten generał dostał wyjątkowe zadanie, a tym zadaniem było odbicie zakładów chemicznych w miejscowości Dynefurt, brzeg dolny, obecne zakłady Rokita. W tych zakładach Niemcy podczas II wojny światowej produkowali gazy bojowe, takie jak tabun i sarin, prawdopodobnie też inne środki, które do tej pory nie są nam w ogóle znane. I jest napisane tutaj, jak przebiegała cała ta akcja. Komandosi niemieccy ze sztabu 4. Armii Pancernej w Łożanach udali się do brzegu dolnego. Rosjanie pozostawili tam niewielki garnizon, zresztą wszyscy byli tak opici, że nawet nie byli w stanie się obronić. Ten gaz został wedle zapisku von Alflena zutylizowany, został spuszczony do Odry w połączeniu z wodą, został on zneutralizowany. Tak naprawdę nie wiemy, czy jakieś pojemniki z gazem, czy z jakimiś innymi rzeczami nie zostały zabrane z tego brzegu dolnego do Łażan, czy też do Żarowa. W ostatnim czasie spotkałem się właśnie z takimi teoriami, że faktycznie coś stamtąd zostało zabrane i przewiezione tutaj, dlatego że Niemcy ponownie forsowali Odrę. Mieli bliżej do jednostek swoich niemieckich walczących w okolicy Ścinawy, ale usilnie przebijali się z powrotem tutaj
w ten teren w okolicach Środy Śląskiej. To zgrupowanie zostało rozbite, ale von Sachsenheimer razem ze swoimi podwładnymi oficerami dotarł z powrotem do Łażen. W jakim celu tutaj się przewijał, trudno powiedzieć, ale taka akcja miała faktycznie miejsce. I tutaj widzimy mapkę z lutego 1945 roku, sztab 4. Armii Pancernej w miejscowości Łażany. Wówczas jeszcze Wrocław nie był odcięty, ale zajęte były zakłady chemiczne w Brzegu Dolnym. I dowódca 4. Armii Pancernej, który stacjonował w tym czasie w Pałacu Łażańskim, generał Fritz Hubert Grasser. No i tutaj ten człowiek, o którym wspominałem, generał Max Sachsenheimer, za wykonane zadanie otrzymał tutaj liście dębu do Krzyżu Rycerskiego. Osobiście wręczył mu je Adolf Hitler, czyli operacja, jak widzimy, powiodła się. I tutaj mamy powojenne już zdjęcie zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym, skąd komandosi niemieccy powrócili po wykonaniu swojej operacji. A jeszcze z książki von Alfena widzimy tutaj obóz koncentracyjny, bojeńcy. Była filia Grossrosen, którzy tutaj pracowali w Brzegu Dolnym. Widzimy jakąś halę produkcyjną, fotografia 1945 roku i zdemontowana bocznica kolejowa. Tutaj też swego czasu trafiłem na taką oto gazetkę, Eksplorator, numer pierwszy, rocznik 94. I jest tutaj w tej gazecie ciekawy artykuł na temat Ślęży, tajemnice Ślęży. Autorem tego artykułu jest Stanisław Siorek. I w tym oto artykule są ciekawe wzmianki. Tutaj jest jedna, zaraz Państwu powiększę. To jest jedna na jednej stronie. I tutaj jest druga i możemy sobie przeczytać, co tutaj autor pisze. Pisze, że utrzymuje kontakt z byłym żołnierzem Armii Czerwonej, Polakiem, i wspólnie szuka razem z nim podziemnej fabryki, którą on zdobywał, a która zniknęła bez śladu. Jest podane imię, nazwisko tego żołnierza, Michał Lekan, który brał udział w walkach o Oławę, także o Wrocław. I jest napisane, że 18 lutego 1945 roku 5. Armia otrzymała polecenie zająć pozycje wyjściowe do natarcia na linii Kruków-Mietków. I dalej napisano, że natarcie miało rozpocząć się 24 lutego wzdłuż torów kolejowych na Jaworzynę Śląską, ale przy przegrupowaniu na wysokości Sobótki te jednostki 118 Dywizji Strzeleckiej dostały się pod bardzo silny ogień boczny z rejonu Góry Ślęża. Dalej napisano, że wówczas to oficerowie radzieccy mówili, że zwiad rozpoznał, a jeńcy niemieccy potwierdzili, że u podnóża Góry Ślęża były w skałach wykute potężne hale, w których produkowano czołgi, samoloty. No i ten rejon tutaj był oczywiście broniony, jak jest napisane dalej, ale nas najbardziej interesuje to, co napisano tutaj. Michał Lekan przy jakichś lokalnych utarczkach bojowych po zdobyciu w krwawych walkach podziemnej fabryki lotniczej w nieznanej miejscowości, niezwykle zaciekle bombardowanej przez lotnictwo niemieckie. I zapewne chodziło o zatarcie wejść i całej infrastruktury naziemnej tej fabryki. Został ciężko ranny 21 lutego 1945 roku. Lokalizacja tej fabryki nie jest do tej pory znana. No i autor razem z tym panem chciałby tą fabrykę, tą miejscowość odnaleźć, aby pan Lekan mógł przed śmiercią jeszcze zobaczyć miejscowość, w której miał wyzionąć ducha. Ale najbardziej istotna jest tutaj data, 45 rok, 21 lutego, i pokażę Państwu mapkę, którą pokazywałem Państwu wcześniej. Był to żołnierz 463 Pułku Strzeleckiego i mamy 21 lutego, gdzie znajdował się ten pułk? W Bukowie. A walki toczono o Imbramowice, o tą cegielnię, która tutaj w Imbramowicach jest. Tutaj właśnie w tej cegielni znajdowała się ta podziemna, tajna fabryka lotnicza. Są relacje zresztą też mieszkańców powojennych, którzy faktycznie potwierdzają, że ta fabryka funkcjonowała tutaj u nas w Imbramowicach. No i rzecz tutaj
o której wspominałem na internecie, być może związana ze złotym pociągiem. Mamy dokument, datowany na 15 lutego 1945 roku. Widzimy sztab 273 Dywizji w Rusku i jest napisane w tym dokumencie, że o godzinie 17.15 lutego 1945 roku pociąg pancerny przeciwnika podchodził pod rejon Piotrowic. Stacji Piotrowica wówczas do Piotrowic była przegrupowywana 19. Dywizja Niemiecka Pancerna, tam była wyładowywana. Stąd też tutaj jest wspomniane o dużym zgrupowaniu wojsk niemieckich i ten pociąg podchodził pod tą miejscowość o godzinie 17.15 lutego 1945 roku. W drugim dokumencie też mamy informację o pancernym pociągu. Jest to dokument datowany na 30 kwietnia 1945 roku, godzina 18.00. Jest napisane, że o godzinie 13.45 29 kwietnia 1945 roku z Żarowa do Tarnawy pojechał pociąg pancerny. W żadnym innym dokumencie nie ma później mowy o tym pociągu. Był i znikł tak naprawdę. Myślę, że nie byłoby akurat w tych dwóch zapiskach nic takiego niezwykłego, bo przecież wojna, pociąg pancerny nie jeden w walkach uczestniczył, ale proszę Państwa, jest bardzo dokładnie rozpisane, ile Niemcy posiadali pociągów pancernych w czasie II wojny światowej. Większość z nich od grudnia 1944 roku była formowana w miejscowości Milowice na terenie Czechosłowacji. I widzimy, gdzie te pociągi poszczególne kapitulowały. Mamy wszystkie miejscowości, te, które zostały sformowane na terenie Czechosłowacji, nigdy nie wyjechały poza granice protektoratu i tam też zostały przejęte przez wojska radzieckie 9 maja. Natomiast brak jest informacji o dwóch pociągach pancernych. Pociąg pancerny numer taktyczny 82 i pociąg pancerny numer 99. Brak informacji, te pociągi po prostu wyparowały. Były sformowane, gdzieś walczyły, ale do tej pory nigdy tych pociągów nie odnaleziono. I tak właśnie myślę, że ten pociąg, który tutaj był widziany dwukrotnie w Żarowie i w Piotrowicach, to jest właśnie jeden z tych dwóch pociągów. Albo numer 82, albo 99. Pytanie tylko, co się z tym pociągiem stało. Być może właśnie legenda o złotym pociągu jest, tkwi może w tej zagadce, gdzie te pociągi się podziały. Ja myślę, że do tej pory, jeżeli nie zostały odnalezione, to są gdzieś ukryte. A jaka jest ich zawartość, trudno powiedzieć. I tutaj widzimy, jakie wagony wchodziły w skład takiego pociągu. Cała załoga liczyła 143 osoby, poszczególne uzbrojenie. Do tego dochodziły jeszcze dwie platformy, na których znajdowały się francuskiej produkcji samochody pancerne Panhard 178. Akurat one były uzbrojone w działka kaliber 45 i 2 KM kaliber 7,5. Także no, siła uderzenia takiego pociągu też była znaczna, no ale wówczas już przy lotnictwie i przy broni pancernej rozwiniętej taki pociąg jednak faktycznie niewiele mógł zdziałać. I widzimy, jak on wyglądał. Taki pociąg właśnie tutaj przejeżdżał przez stację w Żarowie, gdzieś pojechał w okolice Tarnawy i nie wiemy, co się z nim stało. No i jeszcze na zakończenie dałem do tłumaczenia dokumenty mówiące o tak zwanej operacji Meteor. Operacja datowana na połowę kwietnia roku 1945, dokładnie 18 kwietnia. Oznaczony jest jakiś atak jednostek rosyjskich przez Górę Pyszczyńską na Mrowiny i na zakłady chemiczne w Żarowie. Czy ta operacja powiodła się? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie otrzymałem tłumaczenia. Niemniej jednak na kolejnej mapie dzień później, mam tutaj, tak, dzień później, rozrysowana 19, widzimy, że nic nie uległo zmianie w linii frontu.
Rosjanie po tej przeprowadzeniu tej operacji cofnęli się z powrotem na pozycje wejściowe. Mamy zielony krzyżyk, który mówi o tym, że położenie po przeprowadzeniu operacji 19 kwiecień 1945 rok. Co było takiego tutaj ważnego, że taką operację przeprowadzono? Trudno powiedzieć. Myślę, że na kolejnej prelekcji historycznej Państwu na to pytanie odpowiem.